Papież Jan Paweł II. Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest Twoje. Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Człowiek nie może być tylko wychowywany, musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą. Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic, a kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze. Zawsze miałam dylemat, co czytać. Starałem się wybierać to, co najistotniejsze. Tyle rzeczy się publikuje. Nie wszystkie są wartościowe i pożyteczne. Trzeba umieć wybierać i radzić się, co czytać. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Bez zadziwienia człowiek popadłby w rutynę, przestałby się rozwijać i stopniowo stałby się niezdolny do życia naprawdę osobowego. Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko, tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Nasz optymizm opiera się przede wszystkim na przekonaniu, że towarzyszy nam nieustanna pomoc Boża, której nigdy nie zabraknie temu, kto pokornie i z ufnością o nią prosi. Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować, jest niedostatkiem, nigdy nie jest jednak całkowitą nieobecnością dobra. Człowiek nie może przecież oprzeć swego życia na czymś nieokreślonym, na niepewności albo na kłamstwie, gdyż takie życie byłoby nieustannie nękane przez lęk i niepokój. Można zatem określić człowieka jako tego, który szuka prawdy. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Żaden człowiek nie potrafi odebrać wolności drugiemu człowiekowi. Może człowieka upokorzyć, zamknąć do więzienia, do obozów koncentracyjnych. Jak długo człowiek ma świadomość Boga, jak długo Bóg jest człowiekiem, nie potrafi godności człowiekowi odebrać żaden człowiek i żadna ludzka instytucja. Który cytat podobał Ci się najbardziej, z którym mógłbyś lub mogłabyś się utożsamić? Daj nam znać w komentarzu pod filmem. Subskrybuj nasz kanał po więcej inspirujących cytatów.